Witam serdecznie panowie i panie. Dzisiaj recenzja farby do włosów Garnier Olia, którą właśnie przed chwilą moja kochana koleżanka ufarbowała mi włosy. Więc kupiłam ją około 3 tygodnie temu. Jest to nowość właśnie teraz na rynku. Czym się charakteryzuje i dlaczego jest taka super i inna od innych? Jest to, producent chwali, że 60% jest w niej olejków naturalnych. Są to oleje z kwiatów. Farba jest bez amoniaku. Ja raczej się staram stosować farby bez amoniaku już od kilkunastu miesięcy, bo wcześniej strasznie zniszczyłam włosy właśnie takimi prawdziwymi, mocnymi farbami. Kolor, który wybrałam, to jest 6.0, czyli szatynka bardzo jasna. Tak wydaje mi się, że to będzie tłumaczone na język polski, bo moja farba jest francuska. Co więcej, farba ta pokrywa 100% białych włosów, siwych włosów. U mnie, no tam znalazłam ze trzy, których nie pokryło, więc no prawie jej się udało, no ale też nie wiem, czy to po prostu, no wiecie, jakie to jest farbowanie w domu, na szybko, po prostu może się jakoś udało im, tym trzem włoskom gdzieś tam uciec, no więc nie wiem. W każdym razie efekt jest niesamowity, włosy są gładkie, silniące, nie wiem, czy widać to w tym świetle, ale niestety śpieszy mi się troszeczkę, więc chciałabym szybko nagrać dla Was ten materiał, żeby pokazać Wam efekt od razu po, jeszcze kiedy jestem podekscytowana i jak to wygląda, bo nie wiem, czy jutro będą znowu się jeszcze tak błyszczeć i czy to będzie to. A więc farbowanie tą farbą okazało się tym razem bardzo, bardzo przyjemne, ponieważ farba jest bez amoniaku, nie ma żadnych nieprzyjemnych zapachów, więc Wasza rodzina nie musi opuszczać mieszkania, bo u nas, kiedy jeszcze mieszkałam z rodzicami, to zawsze musiałam kombinować tak, żeby nie było taty, bo po prostu tak śmierdziało, że mnie wytrzymywał psychicznie, więc tym razem farba naprawdę przyjemnie, ładnie pachnie. Jest to przyjemność i dla osoby, która ma farbowane włosy, i dla osoby, która farbuje, no i dla osoby, które przebywają w Waszym otoczeniu w tym czasie. Co jeszcze? Kiedy no już potrzymałam je około, powinno się 30 minut ją trzymać. Ja zrobiłam tak, że trzymałam ją 25 minut, ponieważ trochę się bałam, że wyjdzie za ciemna. Oczywiście miałam posmarowane tutaj naokoło, jak zawsze, wazeliną białą kosmetyczną, ale czasami nawet jak miałam posmarowaną, to gdzieś tam niedokładnie i mi właśnie te farby trwałe łapały jednak kolor skóry, no takim było nieładnie. I później musiałam, parę dni to się czasami zmywało, jak taka jakaś była wredny kolor, nazwijmy to tak. Ale tym razem fantastycznie, nie mam żadnego najmniejszej kropeczki, więc jestem super usatysfakcjonowana tym razem. Zmywanie bardzo szybko. Zmyła, woda była po prostu czysta, nie wiem, po minucie. W ogóle jak się zmywa, to jest taki efekt kawa z mlekiem. Po prostu pierwszy raz patrzę, taki kolor i to z dużą ilością mleka. No i tak byłam ciekawa, co to wyjdzie za kolor, że może być jakiś szary albo coś w tym stylu, no ale nie. Wyszedł przepiękny, taki jakim marzyłam, więc w ogóle się cieszę, bo specjalnie pofarbowałam włosy 3 tygodnie przed Sylwestrem, żeby ewentualnie mieć czas na pewne poprawki, ponieważ pierwszy raz próbowałam tą farbę, ale nic takiego nie będzie, nie będę nic poprawiać, bo jestem super zadowolona. Na końcu powiem Wam, że serdecznie polecam Wam tą farbę. Jeżeli ją natraficie na nią w sklepie, warto ją wziąć z półeczki do domu. Też ostatnia rzecz, jaką chciałam powiedzieć, że oglądałam właśnie już recenzję, też bardzo fajną, pozytywną, ale dziewczyna powiedziała w niej, że ją piekła czy swędziła głowa i ja niestety obejrzałam tą recenzję przed
farbowaniem włosów. No i nie miałam w ogóle takiego efektu, więc nie wiem, czy... Ale ona farbowała też innym kolorem, więc nie wiem, czy to jest problem z kolorem, czy jaki jest powód. Ja w ogóle nie miałam takiego efektu. Efekt jest tak samo jak przy L'Oreal Casting. Zwykle tym ostatnio, w ostatnim czasie farbowałam, moja skóra głowy dzięki temu nie cierpiała, nie swędziała, nie piekła, więc, więc teraz jest to samo z tą farbą. No, ja jeszcze raz Wam ją polecam, warto spróbować. No i też podoba mi się to na opakowaniu, że nie ma pani, która sugeruje Wam, która ładniejsza, no to wtedy wybierzemy tą farbę. Nie, tutaj jest tylko kolor i rzeczywiście sugerujecie się kolorem, który trzeba wybrać, a nie śliczną panią z obrazka, jak to zwykle bywało w moim przypadku i u Ci zapewne też tak było. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia następnym razem.